Kiedy kontrola skarbowa? Witaj, dzisiaj krótka porada o kontroli w Twojej działalności. To ważny temat, bo coraz więcej osób zastanawia się, czy grozi im kontrola skarbowa. W tym przypadku obawa jest lepsza niż optymistyczne lenistwo, ale o tym za chwilę. Jeśli interesujesz się finansami, proszę zasubskrybuj mój kanał, a nie przegapisz porady, która może być dla Ciebie istotna. Przede wszystkim to nieprawda, że uczciwego człowieka zło nie dotyka, bowiem kontrola skarbowa może Ci się przydarzyć, mimo że nie będziesz robił niczego złego. Niestety tak działa niedoskonała jeszcze biurokracja we wczesnej cyfryzacji i być może za 20 lat nie będzie pomyłek w algorytmach, które wskażą Ciebie jako oszusta podatkowego. Bowiem duża część kontroli wynika z faktu, że komputer czegoś nie rozumie, a Ty musisz mu to wytłumaczyć. Wówczas dostajesz zawiadomienie pisemne z prośbą o skontaktowanie się z urzędem skarbowym. Czasami kontrola przebiega w siedzibie firmy, a urząd może rozpocząć ją bez uprzedniego zawiadomienia, jeśli czynności kontrolne są niezbędne dla przeciwdziałania popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego lub gdy jest konieczna do zabezpieczenia dowodów ich dokonania. Zatem kontroli należy spodziewać się zawsze, stąd Twoja księga przychodów i faktury muszą być prowadzone z największą pieczołowitością. Im większą ilość dokumentów posiadasz, tym lepiej i nie obawiaj się nimi posługiwać. W tym temacie to wszystko, proszę zasubskrybuj ten kanał, ponadto pod filmikiem link do najnowszego rankingu najlepszych pożyczek od zaufanych firm. Pozdrawiam i do następnego.